W Księdze Izajasza, w piątym rozdziale, czytamy krytykę Izajasza, w zasadzie o wszystkich dookoła. W ósmym wersecie mówi Biada tym, którzy przyłączają dom do domu, a rolę do roli dodają. Werset jedenasty Biada tym, którzy od wczesnego rana gonią za trunkiem. Werset osiemnasty. Biada tym, którzy ściągają winy sznurami nieprawości, a grzech jakby powrozami wozów. Werset dwudziesty. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Werset dwudziesty pierwszy. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Werset 22. Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina. Prorok Izajasz aż sześć razy w tym piątym rozdziale wypowiada słowo biada nad ludźmi, którzy rzeczywiście są w dosyć kiepskim, duchowym stanie. Jednak ciekawe jest to, że gdy w szóstym rozdziale mamy powołanie Izajasza na proroka. Izajasz w tym rozdziale otrzymuje wizję Jahwe. On widzi Boga siedzącego na tronie, widzi serafów, świętych aniołów, którzy śpiewają, święty, 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 a kiedy ten śpiew wybrzmiewa, to cała Ziemia drży. I to jest ciekawe, że podczas tej teofanii, podczas tego Bożego objawienia. Izaasz nagle zaczyna rozumieć swój własny stan, i on wypowiada tam siódme biada. On mówi: Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla pana zastępów. Uczy nas to niezwykle ciekawej rzeczy. Jako ludzie, i nie jestem od tego wolny, mamy taką tendencję, aby w dosyć łatwy sposób dostrzegać pewne błędy, wady charakteru, jakieś niedociągnięcia ludzi dookoła. Nieraz, co jest przykre, jesteśmy krytykanccy wobec innych. Jak z karabinu strzelamy e, różnymi przykrymi słowami, plotkujemy. Właśnie krytykujemy w taki niekonstruktywny sposób innych. Można to również w taki sposób zilustrować, że gdy widzimy kogoś ładnie ubranego, ale ma jedną plamkę, to nasz wzrok koncentruje się na tej plamce albo jakąś dziurkę. To od razu koncentrujemy się na tej dziurce, na tym, co jest nie tak w jego ubiorze. I wydaje się, że właśnie w taki sposób nieraz patrzymy na innych ludzi. Mimo, że ogólnie byśmy mogli powiedzieć, gdybyśmy rzeczywiście tak przeanalizowali ich charakter, byśmy powiedzieli, że są całkiem w porządku, ale nieraz koncentrujemy się na tych negatywnych stronach. Wydaje się, że kiedy Izajasz rozpoczynał swoją posługę prorocką, również miał taką tendencję. On krytykował wszystkich dookoła. Ale również ciekawe jest, że gdy spotkał się z Bogiem, spotkał świętego Izraelskiego, wtedy zobaczył siebie. To jest druga prawda. Że względem naszych błędów często jesteśmy bardziej pobłażliwi, bardziej wyrozumiali, łatwiej znajdujemy jakieś usprawiedliwienia, ładniej, łatwiej nam się wytłumaczyć, i po prostu nieraz jesteśmy zaślepieni i trudno nam zobaczyć, jacy jesteśmy naprawdę. To też jest ciekawe, że to chyba w dużej mierze zależy od tego, do kogo się porównujemy. Zawsze znajdziemy kogoś gorszego od siebie zawsze też znajdziemy kogoś lepszego ale ważne jest to abyśmy mieli właściwe odniesienie a właściwym odniesieniem jest bóg właściwym odniesieniem jest nasz stwórca to z nim możemy się porównywać on jest tą normą on jest doskonały on pokazuje jak powinno być kiedy patrzymy na pana jezusa tak to on jest naszym Odniesieniem. Zatem pamiętajmy, aby dzisiejszego dnia i w kolejnych nie krytykować tak bardzo innych być może czasami trzeba ugryźć się w język, by starać się dostrzec w innych te dobre rysy charakteru. I w taki sposób zachęcać ich do pielęgnowania w tych rzecach. Z drugiej strony, pamiętajmy również dzisiaj o tym, aby może nie porównywać się z innymi ludźmi tak bardzo, bo wypadamy albo lepiej, albo gorzej, i albo mamy powody do wywyższania się, albo do jakiegoś takiego dołku. Gdy porównujemy się ze Stwórcą, to jest to z pewnością konstruktywne. Wtedy widzimy swoje wady, widzimy swoje niedociągnięcia, ale jest to dlatego konstruktywne, ponieważ nasz Bóg, nasz Stwórca, On ma dla nas siłę, abyśmy potrafili te błędy, te wady, te złe rysy naszego charakteru. Usuwać, tak, On może tego dokonać. On może tego dokonać w nas. Dlatego niech Bóg działa dla Ciebie w tym dniu, doświadczaj Go, doświadczaj Jego działania w swoim sercu i doświadczaj również tego, jak On używa Ciebie, aby innych podnosić, a nie krytykować.